Moja mama przysięga, że to prawda. Moja praprababcia przez jakiś czas chora, w końcu odeszła w zaświaty. Po przeleżeniu parę dni w śpiączce. Moja praprababcia została zdewastowana w sposób, w który trudno jest uwierzyć. Stało się to, kiedy była ona razem ze swoją prawdziwą miłością już ponad 50 lat. Byli małżeństwem tak długo, że wydawałoby się, jakby znali swoje myśli nawzajem. Kiedy lekarz oświadczył, że ona nie żyje, jej mąż, mój prapradziadek, uparł się, że tak nie jest. Musieli dosłownie odciągnąć go siłą od niej, aby przygotować jej ciało na pogrzeb. W tamtych czasach mieli przygotowany plan pogrzebu i nie odsysali ciała ze wszystkich płynów. Po prostu przygotowywali odpowiednią trumnę i odprowadzali ciała spoczywające w trumnie do miejsca jego spoczynku. Podczas tego procesu mój prapradziadek protestował tak gwałtownie, że musieli go uśpić na pewien czas i położyć na łóżku. Jego żona została pochowana. Tej nocy mój prapradziadek obudził się, kiedy zobaczył wizję swojej żony histerycznie próbującej wydostać się z trumny. Zadzwonił natychmiast do lekarza i błagał, aby wyciągnięto ciało jego żony z grobu. Lekarz odmówił, ale mój prapradziadek miał tę samą wizję każdej nocy przez tydzień. Za każdym razem dzwoniąc do lekarza i błagając o wyciągnięcie jego żony z grobu. W końcu lekarz się poddał i razem z lokalnymi autorytetami ekshumowali ciało. Ku przerażeniu wszystkich trumna była podważona. Paznokcie mojej praprababci były zdarte i zostały znalezione zadrapania głównego wieka trumny. Tak, jakby ktoś próbował się wydostać.